Oplagu. Zdążę atakować. No muszę ruszyć do ataku, bo mimo tego walczymy tak jak teraz, słupek, ale było blisko. Grzegorz Van. Do przodu, bramkarz Roplagu. Jan Leonczyk, a dobrze zagranie do przodu, będzie groźnie, ale tam się zakotowało pod bramką Sif. Jeszcze jedna okazja, jeszcze jedna obrona, ale musi bramka szybko interweniować. Jan Leonczyk, Piotr Turski, świetna interwencja. Kapitalnie, ale zakotłowało się pod bramką Sif, ale teraz w drugą stronę, słupek! Co to była za akcja? Jeszcze będzie okazja, jeszcze Sif przy piłce, uwaga, ujaz! Jeszcze próbują. Tutaj oczywiście uderzał Szymon Łaciński. Tak jak teraz Łaciński. Nie ma gola. Słupek. Drugi słupek. Co tu się dzieje? Jeszcze bramka. Gol! Jest bramka! No i nawet nie pozwolił, żeby ta piłka opuściła boisko Gasper Siekanowicz. I teraz Roplak. No przewraca. Przywrócił się Kasper Siekanowicz, ale gramy dalej, bo Steve w ataku. Gol! Lewa strona boiska może być teraz groźnie. Jan Leonczyk tutaj się tam przepychał z rywalem. No i przenosimy się błyskawicznie po drugą stronę. Tu jest okazja, ale tu jest także Dawid Stańczak. Rzut rożny dla Sif. I 20 minut. I teraz no takie, no zaliczamy to po stronie strzałów z dystansu. Zatrzymany teraz Przemysł Kafujat. Świetnie to zatrzymał. Wypływa ta kontę. Czocheli, Czocheli! Ale tu jest Dawid Stańczak. Rzut rożny, nie zgadzają się z tym werdyktem zawodnicy Roplak. I to bardzo głośno się nie zgadzają, a tymczasem Sif gra dalej. Uwaga, gol! Sif, telekomunikacja dla biznesu, Roplak 3-0. No, była szansa na błyskawiczną odpowiedź. Ale jest też szansa na czwartego gola. Uwaga, może być groźnie, ale zawinął bramkarza. Jeszcze jest okazja. Gol! Georgi Czocheli! Ależ to zrobił! Kontra zespołu Sif. Chcielibyśmy wielkie emocje do samego końca. Chcielibyśmy, żeby tutaj wynik rozstrzygał się w ostatnich akcjach. Teraz uwaga, gol! Co tu się wydarzyło? Przepiękne uderzenie Przemysław Ujaz skompletował właśnie hat-tricka. Jak pokazują kunszt w ataku w ostatnich chwilach piłkarze Sif, tak teraz kunszt w defensywie. Może teraz, ale no Jan Leonczyk nie opanował piłki. No dodajmy, że ekipa Roplak gra z lotnym bramkarzem. Wsuniętym, tak możemy powiedzieć. Gol! Jest bramka, Jan Leonczyk. Pierwsze trafienie dla ekipy Roplak. Samo teraz walczą, ale tam zawodnik z numerem 10, Szymon Łaciński, przekroczył przepisy. No i kontra Roplak, Przemysław Ujaz! Gol! Gol numer 6. W takie tutaj rozgrywki pod swoją bramką, żeby wyciągnąć jak najwyżej rywali. No i zdobyć kolejnego gola. Może teraz, ale teraz Jan Leonczyk strzelec tego jedynego, jak dotąd honorowego gola. Dobrze w defensywie. Niedokładne teraz zagranie do Grzegorza Wana i jego imiennik Pałk po drugiej stronie. Pałk! Gol! Bramka numer 7. Jeden z zawodników Roplak, będziemy mieli jeszcze rzut rożny, jeszcze szansa na jeszcze jedno honorowe trafienie, bo zawsze lepiej przegrać 2-7, 7-7, dość oczywiste. Jan Leonczyk przy piłce, zagranie do przodu, uwaga, jeszcze szansa, gol, mamy trafienie, 7-2.